Dzień dobry Państwu, witamy po krótkiej przerwie. Marcin Kiepas z nami w studiu. Połączenie co prawda online, ale mimo wszystko witam Cię serdecznie, Marcin. Witam Cię, Adamie. Dzień dobry, witam Państwa. Krótkie przypomnienie tego, co już w tym momencie dzieje się na rynku. Ropa WTI w dół o 21,5%, to jest aktualna stopa zwrotu. Niemiecki indeks DAX, niemiecki indeks DAX w dół o 6,5%. Nikkei 225 zamknęło się spadkiem rzędu 5%, mowa o rynku kasowym. Tracą poszczególne indeksy, natomiast mocno zyskują chociażby rentowności amerykańskich obligacji. W tym momencie czy w tym momencie możemy mówić już o BES-ie? Jeżeli spojrzymy, bo BES-a to jest taki termin giełdowy, tak? Jeżeli spojrzymy na to, co się dzieje na giełdach, a tutaj są wyprzedaże ogromne, to zdecydowanie tak. I co więcej, być może gdzieś tam się pojawiają takie głosy, że po tych mocnych spadkach nastąpi takie odbicie w kształcie litery V. Tyle tylko, że teraz sytuacja jest na tyle skomplikowana, że to jest mało prawdopodobne, więc to, że dziś obserwujemy spadki o, nie wiem, na DAX-ie 6%, na indeksie WIG 20 troszeczkę mniej niż 5,9%, to nie będzie powtarzane dzień w dzień. Natomiast trzeba się liczyć z tym, że rynki akcji w tej chwili są w takim miejscu, a nastroje są tak złe, że to jest no nie początek, bo to troszeczkę czasu już temu się zaczęło, ale to jest początek takiego dłuższego okresu dekoniunktury na światowych giełdach. Dekoniunktury, która będzie szła w parze z dużo niższym wzrostem gospodarczym. W Europie, w strefie euro prawdopodobnie nawet będziemy mieli do czynienia z recesją, bo to już nie jest problem samych Włoch, tak? Bo mówimy tu o spadkach, ale też wszyscy wiemy, skąd one się wzięły. To jest przede wszystkim strach o epidemię koronawirusa. Dziś jeszcze, czy w ten weekend jeszcze doszedł kolejny czynnik, mocna wyprzedaż na rynku ropy, która przecież ściąga w dół spółki paliwowe w tempie dwucyfrowym. Mignęło mi przed chwilą spadki na Totalu, na przykład minus 12%, na innych spółkach paliwowych też. Więc to wszystko każe oczekiwać, że jesteśmy w takim chyba najgorszym momencie, jeżeli chodzi o giełdy, od kryzysu finansowego wywołanego subprime'em, który później przerodził się w kryzys wywołany upadkiem banku Lehman Brothers. Tak, na ropie nie chciałbym tutaj też wchodzić zbytnio w szczegóły rynku surowcowego, ale jeżeli patrzymy na wykres ropy, wykres miesięczny, to tak nisko nie byliśmy od 2016 roku. Dynamika tych spadków jest największa od 1991 roku. Na to zwracają uwagę eksperci, na to zwracają uwagę komentatorzy. Natomiast chciałem zapytać o Twoją opinię. Jak długo te niskie ceny ropy mogą z nami pozostać? Bo tutaj mówimy o $26, w tym momencie $32, bowiem ropa delikatnie odrabia spadki. Czy taka sytuacja ma szansę utrzymać się przez dłuższy okres czasu? Jeżeli pytasz mnie, czy ropa będzie tańsza, ja nie wykluczam, że to będzie spadek cen w przypadku ropy WTI gdzieś w okolice $20. Tutaj nie chcę wchodzić w szczegóły, ale te szczegóły są dość istotne. Ropa taniała i z uwagi na obawy o wzrost gospodarczy wywołany epidemią koronawirusa. Natomiast to dzisiejsze tąpnięcie to jest koniec współpracy państw OPEC i innych producentów, przede wszystkim mam tu na myśli Rosję, odnośnie dbania o poziom cen. Po prostu OPEC nie dogadał się z Rosją odnośnie ścięcia wydobycia. Arabia Saudyjska, używając już języka takiego kolokwialnego, wkurzyła się i stwierdziła, że ona musi dbać o
swoich dostawców, o swój rynek i zaczyna pompować ropy, ile tylko może. I tej ropy będzie znacznie więcej, popyt będzie spadał, reakcja rynkowa jest taka. Po prostu na rynku ropy, mówiąc wprost, mamy wojnę cenową. Tak, ale pozwól, że ci wejdę w słowo. W tym momencie $32 na ropie WTI. Mamy natomiast pewną średnią cenę, po której wydobycie tego surowca staje się już nieopłacalne. Czy w tym momencie te poziomy są podobne, czy $32 to jest właśnie ten poziom? Z takich wcześniejszych analiz wynika, że w przypadku Rosji na przykład wydobycie w okolicach poniżej $50 już jest nieopłacalne. W przypadku ropy z amerykańskich łupków, tam bodajże była cena coś w okolicach $60. Natomiast to nie ma większego tak naprawdę znaczenia, bo jesteśmy w momencie wojny cenowej, więc tutaj jest taka gra na wyniszczenie przeciwnika. Teraz pytanie, kto kogo, tak? Bo pojawiają się głosy, że to weto Rosji wynika z chęci wbicia szpili Amerykanom, przecież Amerykanie coraz więcej ropy wydobywają. Natomiast reakcja Arabii Saudyjskiej, no to jest taki odwet na Rosjanach, więc tutaj te wojny są takie wielowymiarowe i właśnie dlatego spodziewam się, że ceny będą spadały. Najmniej pewnie ucierpi na tym Arabia Saudyjska, tak, bo ona najtaniej pozyskuje tą ropę. Natomiast te spadki mogą być naprawdę duże. To, co w tej chwili jest takiego optymistycznego, czyli w tych dużych spadkach, jeżeli szukamy jakiegoś optymizmu, no to fakt, że ta poranna wyprzedaż zatrzymała się w przypadku ropy WTI gdzieś w okolicach 27,80, to jest dołek z 2016 roku, co w połączeniu z takim bardzo dużym już wyprzedaniem może sugerować, że póki co właśnie ten poziom 27,80 powstrzyma spadki. Na chwilę ten rynek przystopuje, może pojawi się jakaś próba odbicia. Natomiast w kolejnych tygodniach, w dłuższym horyzoncie czasu spodziewałbym się jego przebicia i dalszych spadków cen ropy gdzieś nawet do $20 za baryłkę. Zacząłeś mówić o optymizmie, o pozytywnych skutkach. Ja również do nich chciałbym przejść, natomiast może za kilka minut chciałbym jeszcze zapytać o możliwość ewentualnego kryzysu. W 2008 czynnikiem zapalającym był sam rynek finansowy, natomiast w 2020 takim potencjalnym czynnikiem zapalnym może być, czy może być właśnie ten spadek cen ropy? Sam spadek cen ropy nie, bo akurat to byłby, poza nielicznymi przypadkami, to byłby jednak czynnik pozytywny, bo z jednej strony tańsza ropa oznacza mniejszą presję inflacyjną, większą przestrzeń do cięć stóp procentowych przez banki centralne. Stopy i tak są niskie, ale wtedy jeszcze przestrzeń by się zwiększyła. Spadek cen ropy przede wszystkim bije bezpośrednio w branżę jej wydobycia. Czyli za jakiś czas przestanie się opłacać wydobywać ropę z łupków. Tamta branża w Stanach Zjednoczonych ucierpi. To się przełoży siłą rzeczy na gospodarkę. To samo może dotyczyć Rosji czy innych państw. Wiadomo, że silny spadek cen ropy już i tak mocno bije na przykład w Iran, który nie dość, że ma problemy ze sprzedażą z uwagi na embargo, no to teraz jak sprzedaje, to jeszcze po niższych cenach. To, co może być źródłem kryzysu, to przede wszystkim epidemia koronawirusa. Bo tak naprawdę nie wiemy, w którym w tym momencie jesteśmy miejscu. W optymistycznym scenariuszu budowanym na tym, co dzieje się w Chinach, czyli na przewidywaniach, że tam już jesteśmy blisko takiego momentu przełomowego,
W Europie ten moment pojawi się najwcześniej za miesiąc. W Stanach Zjednoczonych, gdzie dopiero liczba zachorowań powoli rośnie, może jeszcze jest 2 miesiące. Natomiast to wszystko niewątpliwie uderzy we wszystkie gospodarki. Weźmy przykład Chin. Rynek spodziewa się, prognozuje, że w tym roku, w pierwszym kwartale 2020 roku, wzrost gospodarczy wyhamuje do 3,5%. Co prawda to ciągle jest plus, ale tak silnego hamowania, tak niskiego wzrostu gospodarczego nie obserwowaliśmy w Chinach nawet w czasach ostatniego kryzysu. Więc biorąc nawet pod uwagę wpływ chińskiej gospodarki na gospodarkę światową, to już będzie oznaczało takie bardzo silne hamowanie wzrostu gospodarczego. Wcześniej wspominałem, że skończy się recesją w Europie. No i teraz już w zasadzie mamy pewność, że ta recesja będzie we Włoszech, bo Włochy i tak gdzieś tam balansowały bez epidemii na granicy wzrostu gospodarczego. Nawet w zeszłym roku przecież były okresy ujemnej dynamiki PKB. To samo dotknie Niemiec i jeszcze kilku gospodarek, więc ja spodziewam się, że pierwszy, a na pewno drugi kwartał tego roku to jest recesja w strefie euro, więc to wszystko przełoży się i na wyceny aktywów, i na wzrost gospodarczy, więc to jest pierwszy taki moment w ciągu ostatniej dekady, kiedy na horyzoncie może pojawić się takie realne zagrożenie dużego kryzysu gospodarczego, szczególnie, że pamiętajmy, że banki centralne tak naprawdę wystrzelały się z amunicji. Tak, Fed owszem może jeszcze ciąć stopy procentowe i rynek tak się boi obecnej sytuacji, że na przykład zakłada, że w tym roku stopy w Stanach spadną do zera, ale Europejski Bank Centralny utrzymuje rekordowo niskie stopy procentowe i tutaj już nie ma zbyt wielu narzędzi. Pewnie na posiedzeniu w czwartek zwiększy poziom QE, ale nie ma zbyt wielu ruchów, więc banki centralne nie bardzo mają możliwość takiego globalnego zamortyzowania tych wszystkich niepokojów, wsparcia gospodarki, czy nawet poprawy rynkowych nastrojów. I to jest bardzo groźna sytuacja z punktu widzenia właśnie rynku. Na rynku pojawiają się głosy o obniżce stóp procentowych Europejskiego Banku Centralnego nawet do 3,4%. Pytanie zatem, czy twoim zdaniem Europejski Bank Centralny, nowa przewodnicząca EBC, poprzestanie tylko i wyłącznie na zwiększeniu luzowania ilościowego, zwiększeniu zakupów w programie QE? Konsensus rynkowy, jak zerkam do ostatniej ankiety z agencji Reutera, zakłada, że nie będzie zmian stóp procentowych. No tak, natomiast tak samo mieliśmy oczekiwanie względem Fedu, a w minionym tygodniu mieliśmy alarmowe obniżki. Przepraszam, że wchodzę w słowo. W przypadku Fedu była ta inna sytuacja, że najpierw był konsensus, a później sytuacja dramatycznie się zmieniła. Pojawiły się sygnały też z Fedu, że będzie mocne cięcie i faktycznie między posiedzeniami to nastąpiło. W przypadku Europejskiego Banku Centralnego aż takich sygnałów nie ma, natomiast wydaje się, że w celu poprawy nastrojów jakiś ruch na stopach będzie miał miejsce, natomiast tak generalnie wpływ tej decyzji nie będzie na gospodarkę, na rynki nie będzie duży i jeżeli chodzi o Europę, to chyba w tej chwili piłeczka tak naprawdę jest po stronie rządów, głównie rządu niemieckiego. Jeżeli tutaj nie pojawią się jakieś programy wspierające wzrost gospodarczy, no to trudno być tak naprawdę optymistą. I to też jest taka piłeczka wrzucona, czy kamyczek wrzucony do ogródka eurodolara, bo to, co obserwujemy od połowy lutego na eurodolarze, to jest rajd, którego nie obserwowaliśmy już bardzo, bardzo dawno. Tak? Eurodolar, jak dziś podglądam, w szczycie prawie dotknął poziomu 1
1,15, podczas gdy w połowie lutego był poniżej 1,08. Ten rajd na eurodolarze był prowokowany przede wszystkim oczekiwaniami na ścięcie stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych do zera przy niewielkich zmianach ich w strefie euro. Natomiast pamiętajmy, że już ten poziom 1,15 tak fundamentalnie trudny będzie do wytłumaczenia w sytuacji, kiedy Europa za chwilę, czy w Europie za chwilę pojawi się recesja, a Stany Zjednoczone mimo wszystko, ta gospodarka amerykańska mimo wszystko będzie sobie radziła sobie lepiej. Posiłkując się komentarzami pana Bruno Le Maire, francuskiego ministra finansów, francuskie PKB w tym roku, dynamika PKB ma spaść poniżej 1%, natomiast francuski minister finansów ostrzega, z drugiej strony namawia do wspólnych wysiłków fiskalnych w Europie. To ma być dyskutowane na posiedzeniu, najbliższym posiedzeniu Eurogrupy 16 marca 2020 roku. I teraz pytanie, czy Europę w tym momencie stać na duży fiskalny plan, który, no cóż, wspomógłby aktualną sytuację na rynku? Stać. Generalnie większość państw stać, najmocniej stać Niemcy, które już od lat przecież mają nadwyżkę budżetową, tylko tam muszą troszeczkę pozmieniać lub spróbować obejść prawo, żeby te miliardy euro w gospodarkę wpompować. Natomiast niewątpliwie nie stać ich, Europy nie stać, rządów europejskich nie stać na takie trwanie i czekanie i patrzenie co dalej, tak? Im szybciej nastąpi ta fiskalna stymulacja i im wcześniej zostaną wpompowane pieniądze w gospodarkę, tym lepiej. Szczególnie, że to jest sytuacja bardzo taka wyjątkowa, epidemia jest sytuacją bardzo wyjątkową, bo tak naprawdę nie wiemy, my w tym momencie ciągle nie wiemy, w którym jesteśmy miejscu i jak to dalej się rozwinie, tak? Nie wiemy, czy za miesiąc będziemy się łapali za głowę i mówili, dlaczego ten świat tak panikował, czy za miesiąc będziemy się łapać za głowę i będziemy się zastanawiali, dlaczego w sytuacji, kiedy pojawiały się nowe ofiary śmiertelne i zachorowania, my dalej były na przykład organizowane imprezy masowe, podczas których mogło dojść do zarażenia. Także nie wiemy, w którym jesteśmy miejscu i tu chyba lepiej przereagować, niż czekać z reakcją. I to do serca powinni sobie wziąć rządzący, no bo Europejski Bank Centralny już tutaj wiele, wiele nie pomoże. Zresztą już od miesięcy takie sygnały od kolejnych prezesów, bo przecież nie tylko od Lagarde, która niedawno objęła tą funkcję, ale wcześniej też takie głosy płynęły, że teraz piłeczka jest po stronie rządów i to rządy powinny wziąć się do roboty. Teraz ten apel jest w czasach koronawirusa, epidemii, ten apel jest szczególnie taki na czasie, tak? Szczególnie mocno wybrzmiewa. To teraz pytanie o miejsce Polski w tym całym zamęcie rynkowym. Jesteśmy poza strefą euro, jesteśmy de facto również mało, tak przynajmniej się wydaje, gospodarką mało narażoną na ceny ropy. Pytanie natomiast na reakcję polskiego rządu, polskiego banku centralnego. Czy NBP znalazło już powód, dla którego mogłoby zdecydować się o ruchu na stopach procentowych? Chyba jeszcze nie. Pojawiły się dzisiaj głosy profesora Łona i profesora, wyleciało mi nazwisko, w każdym razie były dzisiaj dwa głosy, że można rozmawiać o obniżkach stóp procentowych. Natomiast dotychczasowa polityka Narodowego Banku Polskiego i Rady Polityki Pieniężnej sugeruje, że ta instytucja, znaczy, że władze dadzą sobie na wstrzymanie, będą obserwowały sytuację i nie będą się szczególnie śpieszyć z obniżaniem stóp procentowych. Owszem, jeżeli sytuacja
stanie się jakaś skrajna, no to do takiej obniżki bardzo szybko dojdzie, bo jak wspominałem wcześniej, lepiej w tej chwili przereagować i na przykład obciąć mocniej stopy, niż nie zareagować i wepchnąć gospodarkę, no może jeszcze nie w recesję, ale gdzieś tam zepchnąć wzrost gospodarczy w okolice zera. Szczególnie, że dzisiaj mieliśmy raport o inflacji, tak? Wzrost gospodarczy jest prognozowany na ten rok, ten przyszły i kolejny w przedziale 3,2%. I jeżeli chodzi o prognozę na ten rok 3,2%, to ona już w tej chwili wydaje się mało prawdopodobna, że to będzie być może, tak? Jeżeli założymy, że dynamika zdarzeń odnośnie koronawirusa w Europie będzie taka sama jak w Chinach, to już w tej chwili chyba trzeba zacząć się przyzwyczajać z wzrostem gospodarczym w 2020 roku w Polsce gdzieś poniżej 2,5%. Dzisiaj jeden z banków obniżył prognozę do bodajże 1,6%. No, póki co, znaczy to jest oczywiście prawdopodobne, tak? Bo jak wspominałem wcześniej, nie wiem w którym momencie jesteśmy, ale bazując na tej wiedzy, jaką mamy obecnie, no, to chyba zbyt mocne cięcie. Natomiast wzrost na poziomie poniżej 2,5% już powinniśmy się oswoić. Jeżeli te takie główne, coraz więcej instytucji będzie prognozowało wzrost gdzieś tam w okolicach 2%, albo sama Rada będzie w przyszłości chciała prognozy do 2%, no to już byłby taki impuls do tego, żeby ciąć stopy procentowe, szczególnie, że sytuacja na rynku ropy i ogólne spowolnienie wzrostu gospodarczego w zasadzie zamyka nam temat inflacji. Inflacja jeszcze w lutym była wyższa niż w styczniu, ale później może zacząć dość szybko spadać. Owszem, to ciągle będzie inflacja powyżej celu inflacyjnego, ale już nie będzie tak wysoka, jak to wynikałoby chociażby z tej wspomnianej przeze mnie opublikowanej dziś projekcji, opublikowanego dziś raportu o inflacji. Marcinie, na sam koniec chciałbym zapytać o perspektywy polskiego złotego. Zerkamy na aktualną wycenę euro złotego. Ten w górę o 0,4%, choć było zdecydowanie więcej. 4,32 niemal na euro. Jeżeli chodzi o dolara, w tym momencie za jednego dolara płacimy 3,79, niemal 3,80. To oznacza niewielki spadek względem piątkowego zamknięcia, choć również i tutaj sytuacja dynamicznie się zmienia. Czego powinniśmy oczekiwać względem polskiego złotego w najbliższych dniach, tygodniach? Osłabienia. Złoty ostatnio był, pomimo tego, że euro PLN wrócił powyżej 4,30, złoty generalnie był taką mocną walutą. Tak? Wystarczy wspomnieć, że notowania dolara spadły z 3,98 jeszcze 24 lutego do 3,75-50, jak widzę tutaj u mnie na wykresie w dniu dzisiejszym, dzisiejsze minimum. Natomiast układ sił na wykresach obu polskich par, czyli euro PLN i USD PLN, plus sytuacja gospodarcza, plus to, co się dzieje na świecie, każe oczekiwać takiego wzrostu notowań głównych par o 5, być może nawet do 10 groszy. Przekładając to na konkretne wartości, wydaje mi się, że za chwilę euro PLN ruszy tak mocniej w kierunku poziomów 4,40, aczkolwiek chyba bez szansy na pokonanie tego poziomu i tak samo para dolar złoty ma szansę odrobić przynajmniej połowę tego ostatniego spadku z przełomu lutego i marca, czyli gdzieś widziałbym ją 3,87, 3,88.
Marcinie, bardzo serdecznie Ci dziękuję za komentarz. Nasz czas niestety dobiega końca. Marcin Kiepas, analityk Tickmill, był naszym gościem. Serdecznie dziękuję za komentarz. Dziękuję, do widzenia. A Państwu dziękuję za uwagę.